Witam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski. Jesteśmy w porcie lotniczym Łódź, który w tej chwili w pandemii nie funkcjonuje. A specjalnie tu przyjechaliśmy, bo wiele osób być może chciałoby wyjechać za granicę i tam pracować, tam szukać pracy, tam szukać zarobku, tam szukać nowego, lepszego życia. Ale czy to jest opłacalne, czy to jest dobre, czy warto, z jakimi problemami możesz się spotkać? I jaką alternatywę mamy tu w Polsce, jeżeli chodzi o wylot właśnie za granicę? W tym odcinku pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do obejrzenia. A więc wyobraź sobie, że myślisz tam gdzieś wylecieć za granicę. Obierasz kraj, być może to Niemcy, może Holandia, a może Irlandia, albo Szwecja, Norwegia, Wielka Brytania. Który kraj wybrać? To już jest pierwszy dylemat, a nawet jeżeli tam polecisz, to co tam dokładnie będziesz robił? Jaką pracą się będziesz zajmować? Czy myślałeś kiedyś o tym? Czy czułeś podniecenie, szczęście i ogólnie zapał do tego, żeby tam wylecieć? Czy może obawy, zastanawiałeś się, co będzie, jak będzie? Wiem to z własnego doświadczenia, bo kiedyś podjąłem decyzję o tym, żeby wraz z rodziną przeprowadzić się do Włoch. Tam była całkowicie inna sytuacja, bo my wylecieliśmy, aby odpoczywać. Przeprowadziliśmy się tam, aby dzieci poszły do szkoły, nauczyły się nowego języka. A my spędzaliśmy czas ten na odpoczynku, ale to tylko dlatego, że nie musieliśmy pracować, ponieważ wcześniejsza praca, wypracowane przychody z nieruchomości i biznesu dawały nam dobre przepływy pieniężne co miesiąc, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Chociaż tak się czasem zastanawiałem, gdybyśmy poszli do pracy, może byłoby to jeszcze bardziej ciekawe i jeszcze bardziej atrakcyjne. Ale sama wyprowadzka w takim, można powiedzieć, komforcie już przysparzała wiele obaw. Jak tam będzie? Na jakie problemy napotkamy? Na jakie trudności? Czy Ty kiedyś myślałeś o tym, żeby wylecieć tam do pracy? A może jesteś za granicą i słuchasz mnie właśnie już tam będąc, pracując? Bardzo chciałbym, abyś się podzielił w komentarzu na dole swoimi spostrzeżeniami. Jakie były obawy, na jakie trudności napotkałeś? Co było, jak tam przyleciałeś? Zatrudniłeś się? Czy to była ta Twoja praca wymarzona? Jakie miałeś obawy? To wszystko może pomóc innym internautom, żeby podjąć taką decyzję tak albo nie. I gdybym się cofnął 20 lat wstecz, 2001 rok, jestem po bankructwie i kurczę, mam 450 tysięcy w plecy i 3 scenariusze. Zostać tu w Polsce i próbować ogarnąć jakiś biznes, który postawi mnie na nogi, a może zatrudnić się na etacie i mieć do końca życia komornika na karku, albo właśnie wymyśleć jakiś biznes, który postawi mnie na nogi, albo wylecieć za granicę i tam pracować. No ale wtedy 2001 rok, granice były zamknięte, nie było takie proste, jednak odszedłem od tego pomysłu. Zastanawiałem się, co w Polsce wymyśleć. Robert Kiyosaki mówi, że jeżeli chcesz być wolnym finansowo, możesz obrać kilka ścieżek równolegle albo jedną naraz i próbować tutaj rozwijać swój kapitał. Jeżeli dzisiaj pracujesz na etacie, być może jest to coś, co Cię nie pociąga, nie fascynuje, myślisz o tym, żeby wylecieć za granicę, to pomyśl jednak, gdy tych obaw przyjdzie zbyt wiele, co zrobić tu, na miejscu, aby jednak wykorzystać cały ten potencjał, zostać z rodziną, ze znajomymi, przyjaciółmi w tej Twojej strefie komfortu i jednak tutaj być, żyć, pracować i podnosić swój standard życia. Załóżmy, że pracujesz na etacie, masz jakieś dochody, może te dochody jeszcze nie są satysfakcjonujące, ale masz zdolność kredytową i tą zdolność kredytową możesz wykorzystać właśnie do obrotu nieruchomościami, do tego, aby na nieruchomościach zarabiać. W swojej książce Bogaty ojciec, biedny ojciec Robert Kiyosaki wskazuje na kilka sposobów pomnażania kapitału. Może to być na przykład giełda. Dzisiaj byśmy dorzucili jeszcze kryptowaluty, spekulacja na nich, forex, pary walutowe. Można pomnażać ten kapitał, ale trzeba mieć niesamowitą wiedzę, szczęście, umiejętności i nosa do tego. Nie jest to proste i wiem, ile kosztuje strata. Przypomina mi się dzisiaj 19 marca 2011 roku, gdzie w 15 minut straciłem 19 tysięcy. I to jest przykre, to jest ryzykowne. Niekoniecznie zachęcam, chociaż wiem, że można i tam dobrze zarabiać. Mamy poza tym biznes, możesz rozwinąć ten biznes i próbować go sprzedać, chociaż w Polsce nie jest to jeszcze tak popularne, nie jest to jeszcze tak modne, ale gdybyś wypracował fajny biznes i zarabiał na nim konkretną kwotę,
co miesiąc, możesz zobaczyć, jakie przepływy miesięczne masz, a później roczne, ile włożyłeś w ten biznes i jakie osiągasz stopy zwrotu. I gdyby się okazało, że jesteś w stanie zaoferować inwestorowi 10-20% rocznie, mógłbyś ten biznes sprzedać i pomnażać swój kapitał, o tym mówił Robert Kiyosaki. Albo nieruchomości, kupujesz dom, kupujesz nieruchomość, kupujesz mieszkanie, remontujesz, wystawiasz na sprzedaż, sprzedajesz, albo bez remontu, tak zwany flip na brudno. Tak to u nas potocznie wygląda i zarabiasz i pomnażasz swój kapitał. Czyli mamy w alternatywie do tego, żeby wylecieć, możliwość tutaj pracy i zarobkowania. Ja w swojej strategii, którą możesz zobaczyć pod adresem najlepszastrategia.pl, opowiadam, jak od minimalnego wkładu własnego, minimalnego to jest 30 tysięcy, które możesz załatwić od inwestorów, pomnażać je co roku o 100% i dojść po 6 latach do 2 milionów, a te 2 miliony zainwestowane w nieruchomości na wynajem długoterminowy mogą Ci dawać przepływy pieniężne rzędu nawet 15 tysięcy złotych co miesiąc. Czy chciałbyś, aby na Twoje konto wpływało 15 tysięcy co miesiąc? Ale jak to zrobisz, gdy dzisiaj masz etat, pracujesz, no i okazuje się, że nie masz jeszcze tego pomysłu? A więc do tego potrzebna Ci wiedza, potrzebne Ci kontakty, informacje. To wszystko możesz zdobyć, możesz ruszyć się i możesz zdobyć wiedzę w zakresie inwestowania w nieruchomości. A gdy to zrobisz i pozyskasz wiedzę na ten temat, gdy zdobędziesz kapitał, a jak zdobyć kapitał możesz zobaczyć w innym odcinku moim na YouTubie, 9 sposobów na zdobycie kapitału do pierwszych flipów, 9 sposobów inwestowania w nieruchomości. Zobacz koniecznie ten odcinek, ponieważ jest tam masa inspiracji i nagle okazuje się, że możesz zrobić 2 flipy rocznie i na każdym zarobić po 30 tysięcy złotych. Może to nie jest dużo, ale rocznie okazuje się, że już jest 60 tysięcy. Jeżeli dzielisz na 12 miesięcy, wychodzi to dodatkowego dochodu 5 tysięcy złotych co miesiąc. Ale 30 tysięcy to jest dosyć niska kwota zarobkowania na nieruchomościach, ponieważ u nas w społeczności warsztatów inwestowania w nieruchomości są inwestorzy, którzy już nie wchodzą we flipy, jeżeli nie zarobią 100 tysięcy złotych. Zresztą w ostatnim numerze Strefy Nieruchomości, numer 11, to jest czasopismo, które możesz nabyć w Empiku albo w sklepie Rentiera, pokazuje swojego ostatniego flipa na rynku pierwotnym, gdzie zarobiłem 120 tysięcy. Czyli nawet takie zyski są możliwe. I teraz wyobraź sobie, może nawet nie aż tyle, ale 80 tysięcy. Robisz 2 flipy w roku, masz 80 tysięcy na flipie, czyli zarabiasz 160 tysięcy rocznie, a 160 tysięcy rocznie to już jest ponad 10, ponad 12 tysięcy złotych co miesięcznego przychodu. Czy chciałbyś, aby Twoja dodatkowa noga finansowa, dodatkowy biznes dawał Ci 12 tysięcy co miesiąc? A teraz pomyśl sobie, że jesteś w stanie zrobić 10 flipów w pół roku. Jeśli cofniesz się na YouTubie do poprzednich odcinków, znajdź taki wywiad z Dariuszem Kusperem, który opowiadał, jak jego inwestowanie wygląda po 5 latach i mówił, że na jesieni tamtego roku miał 21 inwestycji naraz. Ja aż mu pozazdrościłem. I teraz przejąłem 11 nieruchomości na rynku pierwotnym naraz od dewelopera, gdzie dostrzegłem dobre możliwości zarobkowe. Ponieważ mój cały kapitał jest zainwestowany w duże deweloperskie inwestycje i w rewitalizację kamienic, o czym możesz oczywiście poczytać na stronie internetowej www.100kamienic.pl, nie miałem też kapitału i zgłosiłem się do swoich znajomych i powiedziałem im: słuchajcie, są fajne nieruchomości do przejęcia, zróbmy to razem, wydajecie kapitał, a ja inwestuję, dzielimy się zyskiem po połowie, 50 na 50. Znalazło się 10 inwestorów, którzy zainwestowali w 11 nieruchomości. Teraz zauważ, co zrobiłem. Wykorzystałem kapitał obcy. Ja wcale nie miałem tego kapitału. Wykazałem się kreatywnością i znalazłem te nieruchomości, a oni dali ten kapitał. Przecież Ty też tak możesz zrobić. Zobacz, zakręć się wśród swoich znajomych, przyjaciół, albo po prostu dostań się do jakiejś grupy inwestorów i pozyskaj ten kapitał. Teraz wyobraź sobie, że w pół roku zrobimy 10 czy 11 flipów. Na każdym wpadnie tego zarobku, no 20-30 tysięcy co najmniej na głowę. A więc przy 11 nieruchomościach, przy dobrych porywach wiatrów, może to być nawet 330 tysięcy. A jakby się nam udało takie flipy zrobić, taką partię flipów 2 razy w roku, czyli w jednym półroczu robimy 11 i w drugim 11. W jednym półroczu zarabiamy 330 tysięcy i w drugim 330 tysięcy. To jest 660 tysięcy w rok. 660 tysięcy na 12 miesięcy, nawet gdybyśmy na 10 podzielili. Wszystko to daje mniej więcej zysk 50 tysięcy co miesiąc. Oczywiście wiem, że na początek to nie jest proste. Oczywiście wiem, że wszystko na początek jest trudne. Wiem też, że będziesz walczył z przeciwnościami losu, z tym,
ludźmi, którzy są wokół ciebie, którzy cię będą zniechęcać, mówić, że tego się nie da zrobić, żebyś tego nie robił, żebyś lepiej usiadł sobie przed telewizorem, włączył Barwy Szczęścia albo jakiś meczyk, wziął sobie piwko i zaczął sobie pić i w ogóle odpoczywał. Najlepiej w ogóle nic nie rób. Ci, którzy ci tak doradzają, powinni napisać oświadczenie, że jak dożyjesz emerytury, to będą ci wypłacać emeryturę rzędu, nie wiem, 5 tysięcy co miesiąc. Że jak dzisiaj oni biorą odpowiedzialność za twoje życie, to i wtedy wezmą i będą cię wspierać finansowo. A jak nie, a jak masz chęć do działania, to zapraszam cię, sięgnij po więcej. Ja wiem, że możesz mówić, że nie masz dostępu do kapitału, nie masz dostępu do inwestorów. W sklepie Rentiera jest taki webinar, na którym opowiadam tak ponad 1,5 godziny o tym, jak pozyskać ten kapitał, jak inwestować z zerowym wkładem własnym, z minimalnym wkładem własnym. Zobacz, obejrzałeś jeden odcinek, ile inspiracji, ile przemyśleń, być może chciałeś wyjeżdżać za granicę, a dzisiaj otwiera się przed tobą alternatywa, jak inwestować w Polsce, jak wykorzystać ten kapitał, który tu masz, możliwości, potencjał. Mamy fajną grupę inwestorów. W naszej społeczności absolwentów warsztatów inwestowania w nieruchomości jest ponad 1700 osób. Możesz do tej grupy również dołączyć. Możesz zacząć zdobywać wiedzę u nas. Możesz połączyć siły z naszymi ludźmi, wejść we współpracę. Możliwości jest cała masa, tylko ty musisz sięgnąć po więcej. Zapraszam cię serdecznie. Jeżeli szukasz inspiracji, obejrzyj koniecznie odcinek pod adresem internetowym www.czasnaatak.pl, bo to jest bardzo dobry czas. Zobacz tam moje wystąpienie z ostatniego maratonu WIWN. Zmień swoje życie, weź to życie w swoje ręce, a jeżeli masz problemy, zarezerwuj rozmowę ze mną, umów się na spotkanie online lub przez telefon i porozmawiajmy o twojej sytuacji. Porozmawiajmy, co może się sprawdzić w twoim przypadku. Pozdrawiam cię serdecznie, pozdrawiam cię z Łodzi, z portu lotniczego, który dzisiaj nie funkcjonuje. Przeprowadzę cię przez cały proces inwestycyjny. Wojciech Orzechowski.